sobotę, słuchajcie, byłem razem z księdzem Łukaszem, pojechaliśmy na miejsce tragedii sprzed roku, koło Suszku, gdzie byli harcerze z Łodzi, z harcerstwa Rzeczpospolitej. Pamiętacie, obóz harcerski, 130 osób, a tego wieczoru tam było 150, bo byli goście. I przyszła nawałnica i zupełnie szalony wiatr. Dwie dziewczyny zginęły pod drzewami. 20 tych dzieci i trochę starszych harcerzy było rannych. Lżej, niektórzy mocniej. Co możecie z tego zrozumieć? Co możecie zrozumieć? A co was może przeprowadzić przez takie doświadczenie? No, zaufanie do Boga. Nie rozumiem, ale ufam. To jest postawa Hioba. Jest takie zdanie w księdze Hioba, które mi się w najtrudniejszych momentach przypomina. Hiob mówi tak. Choćby mnie zabił wszechmocny, ufam. Choćby mnie zabił wszechmocny, ufam. To jest zupełnie inny rodzaj rozumienia Boga. Wiedza mi nie wystarcza. Nie mogę się przebić przez ścianę tego, co się w moim życiu dzieje. Ale mam w sobie od Ducha Świętego dar miłości do Boga. Miłości, która we mnie rodzi zaufanie. Nie rozumiem, więc się powierzam temu, który mnie przerasta. Nie rozumiem, to chcę zaufać temu, w którego rękach wszystko się dzieje.